Dzień dobry! Cześć! Dzień dobry! Jestem Anna Bateman. Jestem Erin Fisher. Nasem się Katia Schuber. And we are ViVA Trio. To była przygoda życia, tak o kilkudniowym pobycie w Polsce mówią członkinie zespołu ViVA Trio. Nie dość, że w ciągu kilku dni zaśpiewały w Filharmonii Dolnośląskiej, to jeszcze nakręciły zdjęcia do 4 teledysków w kotlinie jeleniogórskiej na Zamku Czocha. Bez pomocy Pawła Stefanowicza i jego ekipy nie byłoby to możliwe. Spałyśmy po 3 godziny na dobę. Od wschodu do zachodu słońca trwały zdjęcia na planie filmowym, a przecież musiałyśmy znaleźć czas na próby z orkiestrą symfoniczną. Pierwszym efektem pracy kanadyjskich śpiewaczek i jeleniogórskich filmowców jest teledysk do piosenki Here to Stay, zrealizowany na Zamku Czocha. Jest to bardzo emocjonalna piosenka. Do realizacji naszego pomysłu potrzebowałyśmy tancerzy, którzy potrafiliby oddać wielką miłość łączącą dwie osoby. I tu z pomocą przyszli nam wrocławscy tancerze Jan Nykiel i Marta Hichel, którzy byli rewelacyjni. A już w marcu ukaże się kolejny teledysk. Tym razem będzie to Halleluja Leonarda Cohena zrealizowana w tajemniczej scenerii zamku Henryka w Sosnówce. Jeleniogórski Plac Ratuszowy zobaczyć będzie można w teledysku, który ukaże się 26 maja. Teledysk nagrywałyśmy o 5 rano na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Było bardzo, bardzo zimno. Nigdy nie zapomnimy tego doświadczenia. Ale gdy patrzę na zdjęcia, to wiem, że było warto. Piosenka i teledysk ukażą się w Dzień Matki. Będzie to prezent od nas. Nagrywanie 4 teledysków w tak krótkim czasie i różnych miejscach było nie lada wyczynem. Ekipa filmowa była bardzo profesjonalna, pomocna i uśmiechnięta, a wiemy, że nie było to łatwe. Ten czas był bardzo zwariowany i naładowany pozytywną energią. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia, dear friends from Poland.